Polski po raz pierwszy, czy nie? Ja po raz drugi. O, ja po raz drugi. A ja szósty. Ja po raz drugi. Tak. Ja też. Dzisiaj czeka Was dzień pełen atrakcji. Naszym gościem takim specjalnym jest pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywa się pan Marek Pyziak, jest nauczycielem, ale też pełni taką bardzo ważną funkcję w mieście, jest radnym. A przyszliście dzisiaj do nas, bo zaczął się taki tydzień czytania dzieciom. Lubicie czytać bajki? Tak. A lubicie, jak się wam czyta? Tak. I wam bajki będzie czytał pan Marek Pyziak, tak? Robiliście kiedyś pociąg? Ciuchcie taką? Jedna osoba za drugą? Tak. Więc teraz uwaga. Pierwsza zabawa. Będzie to zabawa w pociąg. Wiersz, który ja będę starał się wam przeczytać, nazywa się Lokomotywa. Napisał to pan Julian Tuwim. Poproszę tutaj naszą panią. Będzie robiła za lokomotywę, a my wagoniki. Teraz uwaga, jak wagoniki? O, trzymamy się tak tutaj za goderkę, za rączkę. Tak? Bardzo ładnie. Tylko co, dwie ciuchci robimy, czy jedną? Jedną. Tak jest. I ja mam ogromną do was prośbę. Jeżeli będzie w wierszyku, że pociąg rusza, to zaczniemy tak jak w wierszu. Jak ciuchcia, powoli, powoli, potem coraz szybciej, szybciej, dobrze? Uwaga, zaczynamy! Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna. I pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha, buch jak gorąco, uff jak gorąco, puf jak gorąco, uff jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie, wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A w tych wagonów jest ze 40, sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 kotletów i każdy zjadłby 1000 kotletów, to nie udźwignie, taki to ciężar. Nagle świst, nagle świst, para buch, koła wruch. Najpierw powoli jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po torze, po torze, po torze przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, by zdążyć na czas. Tak tu koce i puka i stuka. Tak to, tak to, tak to, tak to. Gładko, tak lekko, tak nosi się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana. Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprasiła, to wróch. To para, co skotła rurami do tłoków. A tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka, to tak, to tak, to tak, to tak, to. Brawo! Świetnie! Uwaga, kochani.
Najpierw musimy sobie przypomnieć. Jaki to jest kolor? Zielony. Brawo. A to? Czerwony. Teraz musicie zapamiętać ważną rzecz. Jak jest zielone, to idź. Idź. Jak jest czerwony, to stój. Pamiętacie? Powtórzmy. Idź. Idź. Stój. Idź. Stój. Dobrze. Teraz uwaga. Pozwólcie, przejdę tam dalej. Przed nami jest tor komandosa. Trzeba by... Mogę przeprosić? Uwaga, przepraszam najmocniej. Zobaczcie. Będziecie po kolei pokonywać tor przeszkód. Tunel. Później trzeba będzie przyjść po kamykach. Słuchajcie. Żeby dowodnie. Po skalę. Do sali, gdzie będziemy mieć ciąg dalszy naszej bajki. Ale... W międzyczasie ja Pani będę pomoże, pokazywał. Co to znaczy? Idź. A to? Stąd. Czyli jak pokażę czerwone, trzeba się zatrzymać. Jeżeli pokażę zielone, idziemy dalej, dobrze? Proszę bardzo, kto chce być pierwszy? Ja! Kolejeczkę robimy. Ale po kolei, dobrze? Uwaga. Po kolei, jak wcześniej. Idź, czekaj, długi pociąg. Patrz, dobrze reaguje. Długi pociąg. Albo mamy. Super. No. Następna osoba. Ja idź dalej, idź dalej, idź dalej. Idź dalej, idź dalej, idź dalej. Ale tak powolutku, nie śpiesz. Powolutku. Popatrz. Patrz na mnie. Patrz na pana. Nie muszę. Dobrze. Teraz. Idziemy dalej. Tunel. Staje się z góry czasy. Patrzcie, co pan pokazuje. Sygnały. Już możemy. Super! Tak łatwo! Powolutku, powolutku! Dawaj, 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 brawo! No, dobra, pięknie! Przecho, cały czas jest zielony, jak twoja koszulka! Normalnie przez tunel. Świetnie! I Mikołaj, uwaga, głowa! Jeszcze troszkę, super! Połóż, tak, stop! Dobrze. Teraz Maja, popatrz na mnie, co robimy? Stop! Odrobimy. Czekamy jeszcze, czekamy. Jedną osobę wezmę, która będzie mi pomagała i będzie głównym bohaterem dzisiejszej naszej bajki. Jest to aniołek Błękitek. Najlepszkę. Co mają anioły? Skrzydła. Świetnie. Teraz uwaga. Mamy aniołka Błękitka. Bajka, o której wam opowiadałem, opowiada nam o aniołku Błękitku, który jest aniołem stróżem głównego bohatera. Czerwone krzyczy stój, zielone mówi idź. Przysiądzie koło mnie, będzie moim aniołem stróżem. Dzisiaj wyjątkowo to lenie się nudziło i to przeraźliwie. Tata był w pracy, mama gotowała obiad, a psikus chrapał na osłonecznionym tarasie. To piesek. Dziewczynka narodziła. Stroiła fochy i z nosem na kwintę snuła się bezczynnie po mieszkaniu. Obaw się lalkami, zaproponowała im. No dobrze, burknęła mała i z ociąganiem poczłapała na podwórka. Ale tam było jeszcze nudniej. Gdyby miała huśtawkę, zjeżdżalnię, albo chociaż drabinki. No właśnie, dokładnie na to miałaby teraz ochotę. Idę na plac zabaw, powiedziała cicho. Tak cicho, że mama z pewnością nie mogła tego usłyszeć. Błękitek, Błękitek, aniołek stróż, zaraz zjawił się przy niej. Na plac zabaw sama? Krzyknął przerażony. Na to mama na pewno się nie zgodzi. Spytaj ją. Ale gdzie tam? Lenie nie w głowie było pytać o pozwolenie. Kto by pamiętał o takich drobiazgach? Nim Błękitek zdołał zareagować, przemaszerowała przez bramę i podskakując wesoło na chodniku, poszła w stronę najbliższego skrzyżowania. Właśnie miała przejść przez ulicę, gdy zza zakrętu wyjechał wielki autobus. Pędził wprost na nią. Błękitek w ostatniej chwili wcisnął się między dziewczynkę i autobus, zatrzymując na chodniku. Kierowca zahamował z piskiem opon.
Święci pańscy! Wykrzyknął anioł stróż.